Cześć wszystkim, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie i zapraszam na mój piątkowy przegląd gier planszowych, czyli premiery. No jak premiery, to nowości i dziś post-apo w nowym, starym wydaniu, czyli 51 stan Ultimate Edition. Będzie też karciana walka na umysły, zrobimy wycieczkę do lochów i budowanie talii. Jednocześnie na ukojenie nieco muzyki od samego mistrza Mozarta rzucicie okiem na komiksowe uniwersum, a co jeszcze? Sami ocencie, oglądając do końca. Zapraszam serdecznie. A teraz ręka do góry. Kto z Was lubi szybkie, proste w zasadach, pojedynkowe karcianki? Jeśli chodzi o nowość, czyli Mindbug, to tak naprawdę zagrywamy sobie kartę na naszą przestrzeń i to jest ta okazja dla przeciwnika, żeby przejąć kontrolę nad tym stworem. Więc jak zagramy za dobrego, za mocnego, to może się to obrócić przeciwko nam, bo wtedy przeciwnik może powiedzieć: OK, korzystam z swojego Mindbuga i przejmuję kontrolę i teraz Ty, stworze, jesteś pod moim władaniem i Ty będziesz atakował swojego pana. Tylko że tych kart Mindbug mamy tylko dwie, całą rozgrywkę, więc trzeba wiedzieć, kiedy je wykorzystać. Oczywiście ja też mam takie dwie karty, więc jak mi przeciwnik wysunie za mocnego, to ciach prach i już jest mój. No i właśnie tutaj cała zabawa polega na tej żonglerce, że zagrywamy kartę, wystawiamy ją, ktoś może nam przejąć tego stwora, ale jak nie przejmie, no to mamy tam wystawioną jednostkę, która może zaatakować, bądź też się bronić i będziemy tutaj manewrować między zdolnościami poszczególnych stworów, które będą atakować przeciwnika i jak pozbędziemy go 3 punktów życia, no to kończymy imprezę. Walka rozstrzygana jest w bardzo prosty sposób, bowiem każda karta ma swoją siłę i aby pokonać się jakieś stworzenie, to musimy mieć tej siły więcej albo przynajmniej tyle samo. Niektóre z kart mają też swoje specjalne cechy, a raczej z postaci, na przykład wściekły, czyli po swoim pierwszym ataku w danej turze ten stwór może zaatakować po raz drugi. Jeśli atakujemy kartą ze zdolnością łowcy, no to my zamiast przeciwnika wybieramy, który stwór u naszego rywala będzie bronił. A zatem dobierając karty na swoją rękę, aby mieć zawsze ich 5, będziemy się starali jak najlepiej wykorzystać czy to siłę tych stworów, czy zdolność, aby jak najszybciej zabrać przeciwnikowi życie, a nie pozwolić zabrać sobie. Tak właśnie wygląda Mindbug, czyli prosta w zasadach karcianka, całkiem fajnie uroczo zilustrowana, ze śmiesznymi, zabawnymi stworami. Może przypadnie Wam do gustu, jeśli lubicie, no właśnie, takie szybkie karciane gry. Kolejna nowość to jest tak naprawdę, powiedziałabym, karciany dungeon crawler, bowiem lochy, w które tutaj się będziemy jako bohaterowie Teneferu wybierać, są wyrażone w postaci talii kart. I tych talii kart, tych stosików kart mamy na stole wyłożone 10. Karty to nic innego jak potwory, które czyhają w tych lochach, czyli w tych stosach, które musimy pokonać i ponieważ jest to gra polegająca na budowaniu talii, to jeśli pokonamy tego danego potwora, to zabieramy sobie tę kartę, odwracamy ją i wówczas ona już nie jest potworem, który właśnie zginął z naszej ręki, tylko staje się naszą kartą, jakimś przedmiotem, czy też umiejętnością, zdolnością w naszej talii i w ten sposób właśnie rozbudowujemy sobie deck. Sprytne. Jak zwykle w grach deck buildingowych zaczynamy od jakichś podstawowych kart z zerem i z jedynką, gdzie jedynka oznacza cios, no a zero oznacza zero, czyli brak ciosu. No i podczas walki, podczas atakowania, czy to poszczególnych potworów w lochach, czy później bossa, który nieubłagalnie czyha gdzieś tam i nadchodzi, będziemy zagrywać, będziemy dobierać nowe karty, zagrywać je i zliczać sobie tę liczbę punktów. Oczywiście lochy są w różnych poziomach, więc można się też spodziewać, że i potwory są różne, coraz silniejsze, mają jakieś swoje zdolności, umiejętności. Natomiast kiedy uda nam się pokonać wszystkie stwory i gadziny z lochów, to odbieramy sobie nagrodę, czyli taką kartę, która pod tym danym stosem, pod tą talią czeka. Natomiast za każdym razem, kiedy przechodzimy z lochu do lochu, bo wcale nie musimy zabijać wszystkich potworów, możemy też stamtąd wyjść, no to znacznik na to, że bossa przesuwa się nieubłagalnie i tam, kiedy on dotrze do takiego miejsca na końcu z czachą, to oznacza, że boss wychodzi. Więc jeśli niewystarczająco dobrze zbudowaliśmy sobie talię,
czyli niewystarczająco dużo zabiliśmy potworów, to może być ciężko go pokonać. Bardzo sprytnie jest to rozwiązane tutaj właśnie w postaci kart, bo nie potrzeba nam tutaj ani planszy, ani tak naprawdę figurek, żeby poczuć się jak w Dungeon Crawlerze, wędrując przez kręte korytarze i zabijając kolejne stwory, a jednocześnie wzmacniając umiejętności swojej postaci. Jeśli chodzi o same postaci, natomiast to mamy tutaj czterech różnych bohaterów, no i każdy oczywiście ma swoją unikatową zdolność, umiejętność, której kartę dostajemy na początek, a potem jak, w którą to stronę pójdzie, jak mocno sobie zbudujemy naszą talię, no to już wszystko zależy od tego, jakie potwory uda nam się pokonać. No powiem szczerze, że bohaterowie Teneferu są całkiem sprytnie skonstruowani, jeśli chodzi właśnie o ten pomysł, żeby lochy przedstawić w formie kart, więc jeśli Wam się podoba, to polecam sprawdzić. Mroczne lochy już były w postaci kart, no to teraz będą mroczne lasy, mokradła i różne takie miejsca, gdzie spotykamy bardzo klimatyczne stwory. Słuchajcie, bestia. Czyli nowa gra od Galakty. Mówiłam, że Galakta zdominowała ten tydzień. To jest planszówka, którą już pokazywałam Wam tak naprawdę co najmniej rok temu, czyli jeszcze przed kampanią kickstarterową tej gry. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, że Galakta będzie wydawać tę grę po polsku. To była gra, czy też to jest gra, w której dzielimy się trochę jakby na pół. No w każdym razie jeden z graczy jest tą bestią, która gdzieś tam za kurtynką, bardzo zresztą fajnie zrobioną, bo tutaj mamy i taką podstawkę z wyżłobieniem i sobie wkładamy tę zasłonkę, a właściwie wkłada to jeden gracz, bo ten jeden gracz zarządza bestią, zagrywając tak zwane karty kierunkowe i porusza się nią. Mnie to troszkę przypomina poszukiwania pierścienia, zresztą też notabene od Galakty gra, gdzie właśnie za kurtynką, za zasłonką jeden gracz jest tym biednym Frodo i tam skiża po tej planszy, żeby tego pierścionka nie dać nocnym czarnym łowcom. No to tutaj też ta bestia się porusza, tak nie wiadomo gdzie, zagrywając te karty, tylko tu bestia jest tą złą, bowiem wyżera tam różne zwierzaki, mieszkańców, a my jako łowcy, korzystając ze swoich umiejętności, staramy się ją wytropić. Natomiast nie jest to takie proste i łatwe, jak się może z pozoru wydawać, bo nie mamy bladego pojęcia, gdzie ona jest na tej planszy. No i musimy trochę wydedukować, gdzie mogła pójść, po ewentualnych śladach, jakie zostawia, ale czy zostawi ślady, czy to jest ślad aktualny, czy już dawno jej tutaj nie ma, no to właśnie wszystko zależy. Ograniczona ilość akcji też powoduje, że no musimy się mocno zastanawiać, co, kiedy, jak zagrać, żeby bestia nie zabiła nam zbyt wielu zwierzaków czy też mieszkańców, no bo wtedy przegramy. Jak lubicie takie dedukcyjne gry, to powinna Wam się spodobać, szczególnie, że jest niesamowicie klimatycznie wydana i powiem szczerze, że jakościowo naprawdę robi to bardzo pozytywne wrażenie. Mam nadzieję, że uda mi się w przebitkach Wam pokazać grube plansze z wyżłobieniami na elemenciki. Może te malutkie znaczniczki są troszkę za małe, natomiast bardzo ładne malowane mipelki, tych baranków czy tam jakichś świnek, które bestia zżera, naprawdę wygląda to wszystko pod względem jakości wysoka półka. Jeśli więc lubicie takie poszukiwania i podzielenie się na dwie strony, ktoś gra bestią, ktoś wciela się w łowców, to myślę, że bestia Wam się spodoba. Teraz musicie się dobrze nastroić, więc może ja Wam tutaj trochę tak zadyryguję, żeby wszystko nam wyszło w dobrym tonie. I takcie, nutki się tu pojawią, moi drodzy. Świeżutka, nowiutka zapowiedź polskiej wersji językowej gry Lacrimosa, czyli takiej planszówki, europlanszówki, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na ubiegłorocznych targach w Essen. No i będzie dzięki krakowskiemu wydawcy po polsku, więc możecie zobaczyć, jak ona się prezentuje jeszcze mocno przed premierą. Dzisiaj Wam pokażę. Nutki, które się pojawią na pięciolinii, spora plansza. No i ciekawa mechanika kart, gdzie same karty podzielone są na dwie części, albo zagrywając kartę korzystamy z tej górnej, albo z dolnej, w tym wypadku mamy produkcję, więc uzyskamy jakiś określony zasób. No ja
Ja jeszcze nie zagrałam, moi drodzy, natomiast z całą pewnością i ta pięciolinia, i ta planszówka trafi na mój stół, więc wtedy troszkę więcej Wam opowiem, jeśli również Lacrimosą interesujecie się tak jak było to na Essen. Myślę, że teraz zdecydowanie bardziej, wiedząc o tym, że ta europlanszówka będzie po polsku, więc rzućcie okiem i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie posłuchać nieco dokładniej o planszówce, która dotyczy twórczości Mozarta. Ta nowa planszówka, którą za chwilkę Wam pokażę, stała się dla mnie doskonałym pretekstem, aby sięgnąć po starą, porównać, troszkę odkurzyć, szczególnie, że bardzo lubię przenosić się w ten postapokaliptyczny świat. 51 stan Master Set, w tym wypadku jeśli chodzi o starą, a nowa edycja to jest właśnie ta, czyli Ultimate Edition, która jest nowością od portala i jeśli czekacie na swoje egzemplarze, no to mają być one sukcesywnie rozsyłane w ciągu najbliższych tygodni, więc będziecie mogli za chwilkę przenieść się do post-apo świata i tam stoczyć walkę o punkty. Moi drodzy, większe pudełko, ponieważ więcej zawartości jest tu upchnięte. To, czego mi brakuje, to nie wiem, spodziewałam się, że będą tu jakieś nowe frakcje. Natomiast jak się okazuje, są one dostępne w tej wersji z dodatkową zawartością z Game Found, więc ci, którzy wspierali tę grę, dostaną te cztery nowe frakcje, a właściwie pięć, bo będą Texas Hegemonia, ale również Uniwersytet, Mississippi i jeszcze Uranopolis. Natomiast w tej wersji Ultimate Edition, która trafi do sklepów, a którą Wam pokazuję, nie ma tych dodatkowych frakcji, nie będzie również tych pięknych grawerowanych znaczników zasobów, takich malowanych, nie będzie też kart promocyjnych, tam są też kafelki granic, kafelki areny, molocha, trzy miasta, maty, więc tej zawartości tutaj nie ma. Natomiast mamy włożone dodatki takie jak zgliszcza, gdzie będziemy odbudowywać ruiny. Są sojusznicy, czyli drugi stanowy pakiet i tutaj mamy trzy nowe oznaczenia lokalizacji. Jest też moloch, wraz z nim pojawi się niespełna 30 nowych kart, które będziemy wtasowywać sobie w te z gry podstawowej. No i tutaj się pojawią maszyny z taką umiejętnością furia, które dodatkową obronę dają, ale też będzie można zhakować karty. No i ostatni stanowy pakiet, czwarty, czyli czwarty dodatek, Ziemia Niczyja, więc mamy żetony posterunków, no bo będziemy budować posterunki, a z nowych mechanik, no to pojawi się mapa, która się składa z 9 obszarów, czyli tak naprawdę 9 kart, każda z kart ma 3 poziomy, no i będziemy mogli i budować posterunki, i je ulepszać, ale również je napadać. Tak więc wersja Ultimate to 400 kart, no i te 4 dodatki, które w tym pudełku na Was czekają. Generalnie 51 stan to jest gra, która ma bardzo fajną mechanikę kart. Otóż karty zagrywa się, możemy zagrywać na różne sposoby i właściwie w trakcie rozgrywki cały czas się zastanawiamy, czy daną kartę zagrać jako lokację i korzystać sobie w każdej nowej turze z jej zdolności, czy jak napadnę lokację, to złupię ją, wprawdzie jednorazowo, ale mogę jeszcze tę kartę zagrać jako umowę i też wtedy mam z niej jakieś dobro, jakiś zasób co turę, więc to będzie taka żonglerka, w jaki sposób daną kartę wykorzystać i to jest coś, co mi się w 51 stanie bardzo podoba. Jak ta gra wygląda w tej nowej edycji? No właśnie wygląda tak samo jak i w starej, natomiast jak już mówiłam, to jest dla mnie doskonała okazja, żeby wyciągnąć, porównać, pokazać Wam też, no i oczywiście zagrać, przenieść się do tego postapokaliptycznego świata. Jeśli 51 stanu jeszcze nie znacie, o zgrozo, to proszę to natychmiast nadrabiać. No, można, jeśli chodzi o taką wersję Ultimate, która też za chwilkę trafi na sklepowe półki. Teraz muszę Wam się do czegoś przyznać. Uniwersum Marvela to nie jest świat, do którego ja pałam jakąś wielką miłością, więc na widok takiej planszówki ja nie zrobię. No okej. Okay. Sprawdzę, zobaczę, otworzę, zagram, natomiast pewnie nie oszaleję. Natomiast Wy? No właśnie, to już jest kwestia, jak zawsze, gustu. Jeśli lubicie, to tutaj mamy i łotrów, i bohaterów, i generalnie w tej kooperacyjnej grze, czyli Marvel United X-Men, będziemy toczyć boje. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zawartość? Sami zerknijcie. Powiem szczerze, że Simon nie popisał się tutaj jakością za bardzo, bo te planszetki znowu takie cienkie, natomiast całkiem sympatycznie wyglądają figurki owych łotrów i bohaterów, którzy stoczą tu walkę o tak zwane prawa mutantów. Cokolwiek to znaczy dla tych mniej wtajemniczonych w całe to uniwersum Marvela, jak ja. W każdym razie ponoć los ludzkości wisi na włosku, więc wiecie, X-Meni się zjednoczyli,
No i będą tu odbywać się jakieś epickie walki. Ja nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać, ale sprawdzę i myślę, że w następnych premierach mogę się podzielić swoimi wrażeniami, jak mi było w tymże uniwersum. Natomiast wy sobie zerknijcie, jak ta planszówka się prezentuje, bez względu na to, czy jesteście miłośnikami tego uniwersum, czy też nie, tak jak ja. Warto mieć trochę szersze rozeznanie. A zatem z nowości Marvel United i lecimy sobie do trochę bardziej moich klimatów. A teraz coś małego i szybkiego i nie będzie to jedna, a aż pięć gier, czy raczej giereczek dla tych z Was, którzy lubią no, różnego rodzaju zagadki. To jest tak naprawdę, weźmy sobie choćby te iluzje, to jest tak naprawdę karciana gra, którą Rebel postanowił wpakować do takiego plastikowego pudełka. Tutaj otwieramy, wkładamy sobie karty, one są dwustronne, więc na każdej stronie jest jakaś inna zagadka. Mamy różne kategorie, mamy zwierzaki, mamy same zagadki, tutaj mamy takie optyczne iluzje, mamy flagi, kraje do odgadywania. Na dole wyświetla się pytanie, a tutaj ze zasłonką mamy odpowiedź, więc jak będziemy się tak wpatrywać i już tak się poddamy, to możemy sobie odsłonić, sprawdzić, o co właściwie chodzi, albo czy dobrze żeśmy odpowiedzieli. Jak lubicie, to całkiem sprytnie to wygląda. Zdecydowanie sprawdzi się na wszelkiej maści podróże, bo nam się te karty po prostu nie rozsypią. No dobrze, to z mojej strony na dzisiaj wszystko. Widzimy się na pewno w najbliższą niedzielę, a jakże, w kolejnym odcinku Board News, abyście byli na bieżąco i abyście nie przegapili wszelkich nowin z planszowego świata, więc zapraszam jak zawsze. No i w tygodniu też koniecznie mnie odwiedźcie, a żeby nie zapomnieć o tym wszystkim, to jest niezawodny sposób. Taki czerwony przycisk, który tu jest poniżej. Bycie subskrybentem, dzwonek powiadomi i niczego nie przegapicie. Moi drodzy, zachęcam Was i zapraszam do tego grona subskrybentów. Tymczasem życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć!